Cześć, jesteśmy Tomek i Marta. Za nami znajduje się nasz dom z autobusu i dzisiaj Wam trochę o nim opowiemy. Aktualnie znajdujemy się w naszym autobusie, który przerobiliśmy na mieszkanie. Ja jestem ratownikiem medycznym na co dzień. Moja żona jest fotografem. W ciągu ostatnich 10 lat zrobiłem kilka maratonów, kilka ultramaratonów. To jest jakaś tam moja zajawka, powiedzmy, na co dzień. Oprócz tego przerabianie autobusów na mieszkania. Ja lubię dekorować autobusy. Robić zasłonki z obrusów. No i przebywać nad morzem. Pomysł na autobus zrodził się już dawno temu, gdzieś tam w mojej głowie. Inspiracją główną był film dobrze wszystkim znany, raczej w społeczności vanlife'owej, czyli Into the Wild. Historia Aleksandra Supertrampa, prawda, który wyjechał na Alaskę szukać przestrzeni, szukać kontaktu z naturą. No i znalazł właśnie taki opuszczony w środku niczego autobus. No i gdzieś tam kiedyś w mojej głowie narodził się taki pomysł, żeby kiedyś taki autobus sobie po prostu zrobić na łonie natury, gdzieś tam w jakiejś dziczy. Nawiązując do tego, że biegam dużo z reguły po górach, no to gdzieś tam ta potrzeba bycia wśród natury jest taka dla mnie naturalna. Możliwością do tego, żeby ten pomysł realizować, było to, że kupiliśmy działkę nad morzem i szukaliśmy pomysłu po prostu, jak tę działkę zagospodarować. Takim pierwszym pomysłem było to, żeby kupić domek holenderski. Natomiast kiedy już tak zaczęliśmy szukać tego domku na konkretnie, trochę ten pomysł sobie wybiliśmy z głowy, widząc, w jakim stanie są domki, jak dużo to pracy wymaga. Nasz autobus ma obecnie 26 lat, to jest Autosan H10. Miał 11-litrowy silnik diesla, stąd też, kiedy dowiedzieliśmy się, ile ten autobus spali, a palił wówczas 25 litrów na 100, to też był kolejny powód, dla którego uziemiliśmy autobus, wyciągnęliśmy z niego silnik, sprzedaliśmy. Po prostu na takie podróże na pewno nie byłoby nas stać. Historia tego autobusu jest w ogóle bardzo ciekawa. Uczestniczył kiedyś w Złombolu. Jakby też społeczność złombolowa na pewno kojarzy autobus. Pojechał 6,5 tysiąca kilometrów do Irlandii z chłopakami. Pojechał tam, wrócił cały. I Marcin, którego pozdrawiamy. Poszukał nowego kupca dla autobusu. Kupców miał kilku, aczkolwiek każdy z tych kupców miał troszkę dziwne plany wobec autobusu. Jeden chciał go zezłomować, druga osoba chciała go wsiąść na części, więc Marcin się nie zgodził. Natomiast kiedy usłyszał naszą historię, że my chcemy z autobusu zrobić dom, zdecydował, że jesteśmy jakby godnymi następcami posiadania tego autobusu. Wstępnie jakby pomysłem moim było to, żeby zbudować autobus na bazie takiego ogórka starego, ewentualnie na bazie H9. Natomiast ze względu na to, że w tym okresie nie było nigdzie na rynku wtórnym takich autobusów w miarę fajnych cenach, zdecydowaliśmy się na H10. Autobus był na początku jeżdżący, sprawny, przyjechał do nas pod dom o własnych siłach i pod domem zaczęliśmy naszą przygodę z przebudową. Tutaj mamy szoferkę kierowcy, ale lepiej jej nie otwierajmy, bo jeszcze coś z niej wypadnie. Tutaj po prostu trzymamy wszystkie klamoty, które nie zostały użyte w czasie budowy, a które częściowo po prostu musimy zabrać z powrotem do domu. Dalej są luki bagażowe, tych też może nie będziemy otwierać, bo w nich jest z kolei drewno, które zostało po budowie tarasu, jeszcze częściowo po budowie autobusu. Luki bagażowe ogólnie wykorzystaliśmy na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Tutaj jest nasza elektrownia. W elektrowni pomagał mi tata. Mamy obecnie tylko dwa akumulatory. Następne dwa to były zwyczajne te autobusowe, które jeździły w autobusie. Wykorzystywaliśmy ich do zasilania lodówki, ale lodówka nam niestety padła, także zostajemy na razie na tych dwóch akumulatorach. Mamy inwerter klasyczny, taki jak większość osób ma, 1500 W mocy. Na nasze potrzeby wystarcza. Prąd czerpiemy z solara. Solar jest 530 W. Może trochę za duży jak na dwa akumulatory, ale tak jak mówię, z założenia na początku miały być tutaj cztery akumulatory. Na razie jesteśmy na etapie rozwiązywania problemu z lodówką. Jak lodówka do nas wróci, mam nadzieję taka pełnowymiarowa, to z powrotem założymy te poprzednie akumulatory. Zaczynaliśmy w jesieni, późną jesienią. Pierwsze prace polegały na tym, żeby wszystko zdemontować. Rozebraliśmy autobus po prostu do gołej ramy, wybebeszyliśmy wszystko. Wstępne założenie było takie, żeby autobus tutaj przyjechał o własnych siłach, zabudowany. Natomiast właśnie w fazie rozbiórki, kiedy zobaczyliśmy, w jakim jest stanie rama,
trochę nas to zaniepokoiło, żeby ten autobus po prostu tutaj dojechał cały. No i tutaj gdzieś z tyłu głowy zaczęliśmy myśleć o tym, żeby autobus zdemontować, wysprzedać silnik i zostawić go tylko jakby bryłę autobusu, żeby to wyglądało, żeby on wyglądał z zewnątrz jako autobus. Natomiast w rzeczywistości po prostu to był domek na kółkach. Autobus z zewnątrz wygląda jakby stał na kołach, ale w rzeczywistości koła są oczywiście oparte o ziemię, ale autobus jest oparty na betonowych bloczkach po to, żeby po wejściu do autobusu nie było tego efektu bujania, żeby nie bujały się szafki, żeby nie trzęsły się szklanki. No i żeby osoby, które leżą, też nie miały tego efektu pływania na łódce. Autobus cały jest w drewnie, jak widać. Jest na suficie błazeria. Pod bazerią jest styrodur XPS, na ścianach też jest XPS. Cała reszta jest w sklejce. Jest to sklejka najcieńsza, jaka była wówczas na rynku, ponieważ jeśli budujesz vana i w vanie musisz zastosować 5 sklejek, to dla ciebie nie robi różnicy, czy ona kosztuje 200 zł czy 100 zł. Natomiast kiedy takich sklejek musisz użyć 30 do budowy autobusu, no to już jakby tutaj skala robi problem. Jakby w ogóle konwencja taka też w naszej głowie się narodziła w międzyczasie budowy autobusu, żeby ten autobus zbudować na takich zasadach zero waste, żeby jak najwięcej odzyskać z tego autobusu rzeczy. Bardzo dużo rzeczy tutaj użytych do wykończeń jest rzeczami po prostu z odzysku, gdzieś tam z drugiej ręki, od znajomych, gdzieś tam pozyskiwanych na Oliksie i w internecie. Budżet może nie był jakiś okrojony, ale też nie był z gumy. Skoro wyjściowo miał być to w ogóle domek holenderski, ale odeszliśmy od tego pomysłu, to żeby zamknąć budżet właśnie w cenie takiego domku holenderskiego na tamten moment, ile te domki kosztowały. By to było takie nasze założenie główne. Udało się to, ponieważ no, budżet zamknęliśmy jeszcze 10 tysięcy mniej niż wtedy kosztowałby domek. Zapraszam Was do środka. Witam Was w naszym salonie. Najbardziej chyba lubimy spędzać czas na tej kanapie, ponieważ mamy tutaj wspaniałe okno, z którego widać najwięcej, ale dzisiaj ze względów pogodowych jest zasłonięte. Konstrukcja handmade, oczywiście wykonana przeze mnie, jak większość takich designerskich rzeczy w tym autobusie. Tutaj jest nasza koza, nasz najnowszy zakup. No czeka jeszcze na zamontowanie, ale niecierpliwie odliczam do Wigilii i Sylwestra i mam nadzieję, że nas ogrzeje. Makrama to też moje dzieło. Myślę, że ci, co wiedzą, to zauważą, że czegoś tu brakuje, ale to mam jeszcze na to troszeczkę czasu. Gadżety takie wakacyjne no, są z nami, ponieważ jesteśmy nad morzem, więc jakby tutaj to jest głównym takim motywem przewodnim. Regał też jest z nami od niedawna, wcześniej był inny, no ale w związku z tym, że żeby zamknąć autobus trzeba mocno otrzasnąć drzwiami, no to musieliśmy go wymienić. Jest to zwykły, standardowy regał z IKEA z naszymi przeróbkami, dorobiliśmy sami drzwiczki i ścianki po bokach, żeby nie było widać wszystkich bibelotów. Sam autobus kosztował nas niecałe 9 tysięcy złotych. W momencie, kiedy już padła decyzja o tym, że demontujemy wszystko, zaczęliśmy te rzeczy po prostu wyprzedawać. Znalazł się kupiec na silnik ze skrzynią biegów, znaleźli się kupcy na Webasto. Wymontowaliśmy tutaj prawie 1,5 tony złomu, metali kolorowych i więc jakby tutaj też sporo pieniędzy odzyskaliśmy. Więc po tych wszystkich wyprzedażach jakby zaczynaliśmy z budżetu tak naprawdę niecałe 2000. Także od tego momentu zakładaliśmy, że powiedzmy do 40 tysięcy chcemy się zamknąć maksymalnie. Autobus kosztował nas już z przywiezieniem go tutaj niecałe 30 tysięcy, gdzie transport ze Śląska nad morze był dosyć kosztowny i w ogóle polecamy, albo nie polecamy, przygodę z transportem, jakby osoby takie prywatne, może dla osób, które pracują w transporcie i na co dzień transportują maszyny, dla nich to nie jest tak ekscytujące, natomiast dla laików, dla osób takich powiedzmy prywatnych, przetransportowanie 11-tonowego autobusu 600 km to było niesamowite przeżycie, bardzo duży stres, żeby to wszystko się udało, żeby to spiąć. Bardzo długo zajęło nam znalezienie w ogóle firmy transportowej, która się podejmie, bo wszyscy jak słyszeli, że jesteśmy osobami prywatnymi, że to jest 11-metrowy autobus, że oni transportują do 10 metrów maksymalnie, chyba 4 firmy transportowe nam odmówiły.
Ale ostatecznie udało się. Znaleźliśmy firmę, która nam podjęła się tego transportu, też po prostu przez OLX. Bardzo miły, fajny pan nam przywiózł tutaj autobus, nie robił żadnych problemów. Żałujemy trochę, że nie zrobiliśmy całego filmu od początku, nie robiliśmy za dużo zdjęć z budowy autobusu od początku do końca, bo jak się potem okazało, bardzo dużo osób, w ogóle obcych, zainteresowała nasza historia. Tutaj mamy kolejny luk bagażowy. W zasadzie tutaj był kiedyś silnik. Natomiast na ten moment jest to po prostu miejsce do przechowywania hamaka, leżaków, no i takich rzeczy ogrodowych, z których korzystamy na tarasie i na podwórku. Mamy też agregat. Agregat przywozimy ze sobą w razie awarii, w razie gdyby jakimś cudem zabrakło nam prądu, chociaż już drugi sezon prądu nam jeszcze do tej pory nigdy nie brakło, także na razie jest w zasadzie nieużywany. Zostały nam jeszcze dwa luki bagażowe w zasadzie do pokazania. Tutaj ten luk bagażowy wykorzystaliśmy na butle z gazem. Wstępnie miały być dwie butle, ale uznaliśmy, że jednak jedna wystarczy. Na gazie gotujemy w kuchni i butla jest też do Junkersa, do piecyka gazowego z AliExpress, który mamy w łazience. Tutaj kolejny luk bagażowy. Tak jak mówiłem wcześniej, luki bagażowe wykorzystaliśmy pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Tutaj akurat jest pompka 12-woltowa, no, która podaje wodę do zlewu w kuchni i do prysznica w łazience. Instalacja jest wykonana w całości przez nas, oczywiście z pomocą mojego taty. Jakby prosta konstrukcja. Myślę, że każdy jest w stanie sobie z takim czymś samemu poradzić. Tutaj nasz najnowszy nabytek, czyli zbiornik 1000 litrów, powszechnie zwany Mauserem. Jest to nasz najnowszy nabytek, ponieważ wcześniej mieliśmy zbiornik 200 litrów w luku bagażowym, który co chwilę uzupełnialiśmy. Uznaliśmy, że skoro autobus tutaj na razie będzie stał, to zrobimy taką konstrukcję. Tak jak widać, zwykły wąż ogrodowy, nic skomplikowanego, podłączony do pompki i pompka podaje wodę dalej. I ostatnia sprawa to nasz kibelek, wychodek. To jest raczej rozwiązanie takie w dni, kiedy jest pogoda. Wiadomo, jest oczywiście kibelkiem kompostującym. Zawsze po sezonie wsypujemy trociny i przyjeżdżamy na następny sezon i w zasadzie to, co było w środku, już tego nie ma. Tutaj zrobiliśmy z tego też, co w zasadzie zostało, jakiś desek. Ukryliśmy kosze na śmieci i tu jest taka, powiedzmy, też umywalka. Po wyjściu z kibelka tutaj myjemy ręce. Budowa autobusu jakby w ramach czasowych był to wrzesień 2020 roku, kiedy autobus przyjechał do nas pod dom. Przebudowę zaczęliśmy jakby od razu, najpierw zaczęliśmy demontaż, natomiast zakończyliśmy budowę końcem czerwca następnego roku, czyli powiedzmy 8 miesięcy, 9 miesięcy. Z tym, że przez zimę nie pracowaliśmy, miesiąc mieliśmy taki wycięty z życia, no, przez siarczyste mrozy i przez temperaturę nie dało się za bardzo w środku pracować i też dużo czasu w okresie letnim z kolei, gdzieś tam maj, czerwiec, też dużo dni było wyciętych albo godziny były mocno okrojone, bo w autobusie w momencie, kiedy był pusty i były gołe szyby, no to w autobusie po prostu nie dało się pracować, bo było tak gorąco. Teraz, na dzień dzisiejszy, bo to też pytanie, które bardzo często pada, w autobusie jest znośnie, nawet w temperaturach 40 stopni, kiedy mamy zasłonki, kiedy już jest trochę lepiej zaizolowany, kiedy mamy rolety, część okien też jest zasłoniętych, na przykład na potrzeby łazienki czy sypialni. Jeszcze będziemy zabudować jedno okno na potrzeby tutaj piecyka. Tutaj widzicie naszą kuchnię, zwykła kuchenka gazowa z trzema palnikami, szafka już nie skrzypiącymi drzwiami, w środku bibeloty. Tutaj też szafka, też z bibelotami. Tutaj jest nasza magiczna szafeczka, woda, lodówka turystyczna i nasz organizer na sztućce, oczywiście w pełni z odzysku,
Za tymi drzwiami znajduje się nasza bardzo duża łazienka. W łazience mamy toaletę turystyczną i pełnowymiarowy prysznic. Komoda jest tutejsza, udało nam się ją zakupić w Trójmieście. W komodzie trzymam oczywiście bibeloty, różne rzeczy do makram właśnie, którymi ostatnio się zainteresowałam, ręczniki plażowe i czapki, ponieważ nad morzem bardzo wieje. Jesteśmy w sypialni, znajduje się tutaj łóżko pełnowymiarowe o wymiarach 20x2, jest zbudowane na nadkolach, jakby zakryliśmy całość płytą. Za ścianą znajduje się szoferka, ale aktualnie bez szofera. Spanie w autosanie jest bardzo wygodne, nie słychać żadnych dźwięków, tutaj w ogóle jest bardzo cicho i spokojnie, więc wysypiamy się tu 100 razy lepiej niż u nas w domu. Są też z nami meble, których bardzo długo szukaliśmy. Szafę udało nam się kupić w zeszłym roku, komoda to najnowszy nabytek. Taka największa trudność, jaka nas spotkała na etapie budowy, to było wycinanie podłogi tutaj pod kuchnię. Większość z Was kojarzy na pewno, że w autobusach, w autokarach jest przejście tylko takie przez środek, prawda? Gdybyśmy chcieli korzystać z tej wysokości podłogi, to osoba mojego wzrostu po prostu waliłaby głową, nie mogła przejść swobodnie przez autobus. Więc zdecydowaliśmy, że część podłogi wycinamy i to było po prostu wycinanie konstrukcji. Nie wiem, z czego w tamtych latach robiło się autobusy, ale duża kątówka po prostu stawała w miejscu. Spaliliśmy chyba z 10 tarcz. Po prostu nie chciało to za żadne skarby po prostu pójść. Więc to była taka duża trudność. No i też sporą trudnością było właśnie to, już, to o czym już wspomniałem, czyli transport, znalezienie firmy transportowej i cała operacja logistyczna była takim dużym problemem. Najłatwiejsze i najprzyjemniejszym etapem była już potem sama zabudowa, czy potem urządzanie autobusu. Tutaj moja żona się tym zajęła od początku do końca. Jakby byłem od spraw bardziej technicznych. Ze spraw technicznych no, to najfajniejsze było gdzieś tam budowanie tych ścianek, praca z drewnem w ogóle. Tutaj nasz taras ogrodowy w tym roku powstał. Robiliśmy go na raty, najpierw podczas pobytu majowego, teraz podczas pobytu lipcowego i czerwcowego. Taras ma prawie 30 metrów kwadratowych. Konstrukcja własna, robota własna. W autobusie jest bardzo przyjemnie. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że nie lubię stąd w ogóle wychodzić. Bardzo odpowiada mi cała ta estetyka i to wszystko jest dla mnie takie mocno energetyczne. Okna też napawają mnie optymizmem, ponieważ no, jestem fotografem, więc pracuję ze światłem i tutaj z każdej strony coś ciekawego zawsze mogę zobaczyć. Wszystkie dodatki, które się tutaj znajdują, to są wyłowione, można tak powiedzieć, nie z morza oczywiście, tylko z różnych ciekawych sklepów. Generalnie nie ma tak, że coś jest moją taką inspiracją czy coś, no ale jestem estetką, to jest też związane z moją pracą. Makramy, które tutaj się znajdują, są w większości, wszystkie są wykonane przeze mnie, ale są to moje pierwsze, że tak powiem, prace, więc jest jeszcze dużo niedomówień. Trawy jedne mniejsze są z naszej łąki za płotem, a drugie trawy są przywiezione z nami z domu, żebyśmy tak, nie to, że się czujemy opuszczeni i tęsknimy za domem, ale chcieliśmy coś mieć po prostu takiego blisko. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu jestem zachwycona i zakochana w tym całym projekcie, w pomyśle, w umiejscowieniu, w tym jak wygląda na zewnątrz i w tym jak wygląda wewnątrz. Dlatego Tomku i Marto, bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że zgodziliście się i opowiedzieć i pokazać wasz niesamowity projekt Autosan. Powiedzcie nam i naszym widzom, gdzie można was w sieci znaleźć, czy można gdzieś podglądać, jak ten projekt jeszcze się rozwija. Nasz autobus ma swojego Instagrama projekt.autosan. Tam możecie obserwować dalszy postęp prac. Jeszcze dużo rzeczy przed nami, jeszcze dużo modyfikacji, także zapraszamy. A ja wam życzę, żebyście mieli jak najwięcej czasu właśnie, żeby te modyfikacje wprowadzać i upiększenia. Dziękuję wam jeszcze raz. Jeszcze pięknego wypoczynku tutaj. Cieszcie się tym miejscem. Dziękujemy. A my widzimy się w kolejnym vlogu. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Cześć.